W zagrożeniu zachorowań koronawirusem każdy stara się dołożyć swój wysiłek do tego, by było ich jak najmniej. Tutaj i osobista dbałość o swoje zdrowie przyczynia się do tej ogólnej puli bezpieczeństwa. Wielu jednak stara się też zrobić coś więcej, a czasem dużo więcej. Poza inicjatywami społecznymi są też działania instytucji, które wspomagają szczególnie szpitale. Taka pomoc trafi niebawem m.in. do Bolesławskiego Szpitala Powiatowego. Bank PKO BP, który mocno angażuje się we wsparcie, wszystkich placówek walczących z koronawirusem w całym kraju, ale również i na Dolnym Śląsku. Mamy dobrą wiadomość, dwie placówki w Bolesławcu i we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej otrzymają cztery samochody, po dwa na każdą placówkę. Te samochody będą służyć do wożenia pacjentów, wożenia wymazów, także to jest dobra wiadomość i dziękuję z tego miejsca pani Małgorzacie Czerwińskiej, dyrektor regionu, za to ważne wsparcie. W całym kraju trwa obecnie akcja wspomagania posiłkami lekarzy i personelu medycznego. To dzieje się również w Bolesławcu, co niebawem pokażemy. Ale okazuje się, że lekarzom potrzebna jest też pomoc nieco innego rodzaju. Akcja zapewnienia lekarzom na przykład miejsc hotelowych czy miejsc poza domem, bo sygnalizują nam często, że niektórzy nie chcą wracać do domu po pracy, woleliby wrócić na przykład do takiego miejsca bez rodziny, żeby nie narażać bliskich. I obecnie pracujemy nad przygotowaniem właśnie takich miejsc i będziemy się pewnie kontaktować również z hotelarzami, jak już będziemy wiedzieć, jakie będzie zapotrzebowanie, oczywiście licząc na zrozumienie i na dobrą ofertę w tym celu. Hotelarze chętni do tego, by wspomóc te działania, proszeni są o kontakt bądź z Urzędem Marszałkowskim, bądź ze szpitalami. Wśród tak wielu wiadomości dotyczących skutków obecnej epidemii, które nie zawsze napawają optymizmem, warto czasem posłuchać takich, które ten optymizm budzą. Wczoraj znalazł się w sieci taki komentarz noblisty Michaela Lewita, któremu udało się określić, kiedy zakończy się pandemia w Chinach, z jakim skutkiem, i udało mu się to rzeczywiście zdiagnozować, i ostatnio właśnie mówił, że Europa i my również sobie z tym poradzimy. Ale żeby to się stało i żebyśmy rzeczywiście sobie poradzili, to po raz kolejny do Państwa apeluję, zostańmy w domu, jeżeli z tego domu wychodzić nie musimy. Przed nami pierwszy weekend z nowymi rygorami dotyczącymi poruszania się poza miejscem zamieszkania. Jego początek zapowiada się słoneczny, więc na pewno sporo od nas będzie zależeć, czy poddamy się skrupulatnie tym rygorom, czy nie.